Przewoźnik z włoskiej Genui zamówił od firmy Solaris 112 trolejbusów o długości 18 metrów. To największe pojedyncze zamówienie na przegubowe trolejbusy w historii producenta z Bolechowa jest warte ponad 100 milionów euro. Solaris już rok temu dostarczył do Genui 30 autobusów elektrycznych. Zamówione trolejbusy będą miały tradycyjny napęd elektryczny, a także baterie trakcyjne, umożliwiające pokonanie znacznego dystansu bez podłączenia do trakcji. Genua planuje ulepszenia w infrastrukturze transportu publicznego, zainicjowane m.in. zamówieniem trolejbusów Solarisa oraz inwestycją w nową linię trolejbusową. Współpraca między Solaris a AMT Genua trwa od 2013 roku.